Rozmawiamy z Michałem Rokim Syrowatką. Nie wiem, czy czytałeś te komentarze na temat tego finiszu dramatycznego w ostatniej rundzie. Coś tam, to chyba cieszy, co? No cieszy. Mnie bardzo cieszy wygrana. Cieszy mnie wygrana w takim stylu, tak? Pojechałem do paszczy lwa. Wygrałem walkę przez knockout. W czasie walki też bardzo dobrze się czułem, powiem szczerze. Na punkty, jak się później okazało, przegrywałem, ale myślę, że po prostu to z tego względu, że boksowałem na wyjeździe, bo były kilka rund było stykowych, tak do szóstej rundy były takie bardzo wyrównane, to nie ma co się dziwić, że dawali jednak dla swojego zawodnika. Od szóstej rundy ja tak poczułem się, że przeciwnik zaczyna słabnąć, ja zaczynałem bić coraz więcej ciosów, coraz więcej cennych, także czułem, że on słabnie już od szóstej rundy. Ta szósta runda była ciekawa, wspomniałeś o niej, bo pod koniec tej szóstej zainkasowałeś taki mocny cios na dół, nie wiem, czy odczułeś go, a potem się przełamałeś i ruszyłeś właśnie do przodu. Tak, w czasie walki odczułem z dwa czy z trzy nawet ciosy na dół, to były najmocniejsze ciosy Davisa. No ale mówię, no jakieś tam kryzysy były drobne właśnie, głównie z powodu tych ciosów na dół, no ale mówię, zacisnąłem zęby i walczyłem dalej. Davis okazał się faktycznie takim niewygodnym rywalem, dużo było tego klinczowania, wieszał się na tobie, a mimo wszystko jednak sędzia tobie zwracał uwagę. No tak, no wiadomo, no, tak jest, jak się boksuje na wyjeździe, ja byłem w jakimś stopniu nastawiony na to. Cieszę się, że nie dał mi upomnienia, bo i liczenie chyba w dziewiątej rundzie, tak? Było też takie w sumie z niczego, bardziej po to, żeby właśnie dodać mu punkty, tak, za tą rundę dodatkowe. Także no teoretycznie miał prawo do tego, bo jakiś tam niby cios był i się potknąłem i razem patrząc na to faktycznie mógł mnie liczyć, aczkolwiek to nie było po ciosie. Z twojej perspektywy co było kluczem do zwycięstwa, bo od pewnego momentu zaczęły jak w masło wchodzić te lewe sierpowe. Kiedy uderzyłeś, to ten lewy sierpowy siedział na jego szczęce i chyba tym otworzyłeś sobie drogę do zwycięstwa. Tak, no mi się wydaje, że tym lewym sierpowym sobie otworzyłem drogę do zwycięstwa. Na treningach często dużo przerabialiśmy tych lewych sierpowych. Sparring partnerzy mówili, chwalili, że mocno bije tą lewą ręką, trener tak samo, także wiedziałem, że jest siła w tej lewej ręce, w lewym sierpowym. No i zacząłem bić, zaczęło dochodzić, bo najważniejsze to, żeby dochodziły te ciosy, tak? Poprawiałem prawym i wszystko dobrze się skończyło. Wychodząc do tej 12 rundy, co usłyszałeś od Andrzeja Licika, co miałeś w głowie? W głowie miałem, no bo nie wiedziałem, jaka jest punktacja, wiedziałem, że walka jest blisko remisu tak naprawdę. I może nie wychodziłem za wszelką cenę w tej 12 rundzie wygrać. Ja bardziej wychodziłem, żeby podkreślić swoją wygraną, swoje zwycięstwo. Trafiłem, wygrałem, na szczęście się udało przed czasem, bo jak się okazuje, nie wygrałbym na punkty, więc tym bardziej się cieszę, że tak to się skończyło. Tyle. Davis padł na deski, wiedziałeś, że już go masz, czy były jakieś wątpliwości jeszcze w głowie? Nie, padł ciężko, wstał też ledwo. Myślę, że bardzo dobrze, że tam narożnik rzucił ręcznik, choć nawet dochodziły słuchy do mnie, znaczy dochodziły. Wiem, że narożnik miał pretensje do sędziego, że w ogóle puścił walkę po tym knockdownie, także mam nadzieję, że znaczy też z tego co wiadomo, dla Davisa raczej nic nie jest, także przeszedł badania w szpitalu, wszystko jest ok, tam parę rzeczy znaleźli, ale ogólnie na pewno wróci do zdrowia. Przed walką jechałeś tą zwierą zwycięstwo, ale mówiłeś, że to jest taka walka, którą jakby tak na kredyt przyjmujesz, bo wiesz, że ona ci coś dużo może dać i teraz na pewno są oczekiwania wobec promotorów, żeby ta kariera mocniej ruszyła do przodu. No tak, jadąc, wiedziałem, że ja zgadzam się na bardzo trudne wyzwanie, tak? Jadę do niepokonanego zawodnika u niego w domu. Ale wiedziałem też z drugiej strony, że patrząc na promocję mojej osoby od początku mojej kariery, która wygląda kiepsko i bardzo marnie, że to jest tak naprawdę dla mnie jedyna szansa na jakieś poważne walki. Ja znam swoją wartość, wiem, że stać mnie naprawdę na wiele. I przy odpowiedniej promocji, przy odpowiednich nakładach jestem w stanie naprawdę daleko zajść. Davis był przed tą walką czwarty w rankingu WBA. Już wiadomo, nie wiadomo jak ty będziesz klasyfikowany, natomiast wiadomo, że w BoxRec-u poskoczyłeś na 16 miejsce na świecie. No. Jest to jakiś punkt wyjścia. Aha, to właśnie jeszcze przed wylotem jeszcze nie było zaktualizowanego. Na 16, fajnie, to już wysoko całkiem. Bardzo się cieszę. No mówię, ta walka dała mi bardzo dużo właśnie ze względów rankingowych i na BoxRec-u i w federacji WBA.
Także bardzo się cieszę. Cieszę się też z tego względu, że już teraz bardzo się cieszę, że walka wcześniejsza z Jasonem Eastonem nie doszła do skutku, a zamiast tej walki wyskoczyła walka z Davisem, bo był on dużo wyżej w rankingu federacji WBA i właśnie w BoxRec-u. Także mówię, same plusy. Teraz odpoczynek, zasłużone wakacje, czy wracasz zaraz na salę? Znaczy na pewno trochę odpocznę, troszkę muszę oczy podleczyć. Barki troszkę mnie bolą, także na pewno chwilkę odpocznę, ale im szybciej, tym lepiej wracam na salę i zapierdzielam.